Bardzo z strony Grzesiura Wegel, witam nas w odcinku już trzecim, lub wieczorny, lub popołudniowy, lub o życiu. I dzisiaj gadamy dalej o tym CS1-6. Może drugą część zróbmy najpierw. Myślę, że i tak to drugie części będą same później. Z tego, bo... No bo jeszcze jest o stronie CT nie gadałem nic, w sumie na Inferno. To może tak... W sumie podwójnie, tak zrobimy taki podwójny odcinek tutaj. No tak do dwóch minut zrobię, ogadam o Inferno, a później jeszcze dodam do tego Lukę. Dobra, to co, w sumie jest taki jeden trik, bardzo stary, już dawny, że w sensie jak strzelacie, obojętnie czy skałachacie z czy tam z pistoletu, zawsze kucacie przeważnie, żeby jakoś zmienić przeciwnika. To jest takie coś, że wtedy zawsze ucelujecie go, można powiedzieć, ucelujecie go na naszym celowniku. No, potem, no, różne są też proakcje w sumie na Infernaku. Można tak by odwalić, że proplayerzy znani są z takich miejsc jak z mida, czy z okna, czy właśnie z dworu, czy z banana, czy na miejsc z B nawet też są akcje na Infernaku, na pro playerów. Potem jeszcze są koło CTS są też akcje, no powiedzmy na całej mapie są akcje pro playerów, można powiedzieć. I no to tyle w sumie. Już teraz w sumie możemy gadać o Nukę. No mapa Nukę każdy zna, ją w sumie myślę nie trzeba jej przedstawiać za bardzo. W sensie, no, jest podzielona na bombsite dolny i na bombsite górny, czyli na pochylnie można iść, potem można iść ten albo na górny, przez kurnik wejść tego. W sumie na Nukę też jest dużo, dużo akcji też plopelajerskich. Takich, że wiecie, no załupy tutaj ten z dworu wysadza tam trzy buły, nie, do tego, no, wcelujący się na z dworu, z tej deski tam na hangar się wcelowany jest. Później na też jeszcze można z gniazda gościa zdjąć załupy z dworu tego. Z kałacha też można jechać ich też zemki, jeżeli się zdobędzie po stronie terrorystów na temat tamtego. Znaczy, no, po prostu jechać ich można jak leci. No. W sumie myślę, że pogadamy w następnym odcinku o miejsce CT-owym. Znaczy, no, po stronie CT pogadamy w następnym odcinku, bo widzę, że tutaj nie ma za bardzo dużo minut dzisiaj do gadania. No, dla was to będzie w następny dzień, a dla mnie to będzie zaraz. Ja będę go tutaj gadał o nim, tutaj go publikował go nawet. Znaczy nie, blokowo na razie, blokowo, bo to późniejszy. Na środę. No, dobra, także co, tyle. Komentujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. Jeszcze do następnego, do jutra. Elo i cześć. To byłoby na tyle z odcinka we wtorek i tyle. Na razie trzymajcie się. Do następnego.